Co dzieje się, kiedy zwyciężamy pokusy? Ewagriusz mówi: zwlekamy z siebie starego człowieka. Ukaże nam się własny stan w czasie modlitwy. Ukaże nam się miejsce Boga, widzenie pokoju. To, w czym starcy widzieli górę Synaj. Czyli miejsce spotkania z Bogiem. Jeżeli zwyciężamy pokusy, nagle zapanowuje królestwo. To znaczy znajdujemy miejsce naszej modlitwy, czyli spotkania z Panem Bogiem. Dlaczego warto walczyć z pokusami? Dlaczego warto z pokusami zwyciężać? By w pokoju spotykać się z Bogiem, słuchać Jego słowa, podążać za Jego zamysłami, żeby nie ulegać cały czas tylko temu szarpaniu przez pokusy, ale aby cieszyć się spotkaniem z Panem Bogiem.